Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, kiedy mówimy o potędze państw totalitarnych w czasie II wojny światowej, takich jak Związek Radziecki czy Niemcy, na pierwszy plan wysuwają się siły zbrojne tych państw czy to Armia Czerwona w ZSRR, czy Wehrmacht i SS w Rzeszy Niemieckiej. Ale przecież państwa totalitarne to także olbrzymi aparat policyjny, służący do kontroli zarówno własnych obywateli, jak i obywateli na terenach podbitych NKWD w Związku Radzieckim czy niemiecka policja. I dzisiaj właśnie chciałem z Tobą porozmawiać o tej drugiej, o niemieckiej policji, bo to jest pewnego rodzaju fenomen. To była przecież służba, która kontrolowała niemalże całą podbitą przez Niemców Europę. I czy możemy powiedzieć, że to tak naprawdę była druga, niejako ukryta armia Hitlera? Rzeczywiście. Państwa totalitarne mają to do siebie, że niezależnie od budowy wielkich sił zbrojnych, na przykład potrzebnych do zaboru innych państw tworzą również potężne siły kontroli wewnętrznej. Można by stwierdzić, że rzeczywiście wojska NKWD były jakimś rodzaju armią obok armii w Związku Radzieckim. Jeśli natomiast chodzi o Rzeszę Niemiecką, no tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, to znaczy Rzesza Niemiecka była państwem totalitarnym i była państwem w czasach hitlerowskich nastawionym na zabór innych państw, na podbój. W związku z czym potrzebowała w pierwszej kolejności Potężnych sił zbrojnych. I Wehrmacht, który w swoim w szczytowym okresie doszedł do prawie 10 milionów żołnierzy, a z wojskami Waffen-SS, operacyjnie podległych Wehrmachtowi, chociaż strukturalnie niezależnych, przekraczał te 10 milionów kombatantów. I to była ta armia Hitlera. Ale oprócz armii, Hitler posiadał również rozbudowany aparat represji obszarów tyłowych, obszarów okupowanych i w ogóle przeznaczonych do kontroli terytorium. To były siły policyjne. Często, kiedy mówimy o aparacie kontroli i terroru niemieckim, no to używamy sformułowania SS. To jest takie słowo klucz, że Hitler miał tego swojego Reichsführera SS, Heinricha Himmlera, człowieka od brudnej roboty, który to Himmler, dowódca SS, zarządzał tym całym aparatem zbrodni i tym terrorem i ludobójstwem, którego Niemcy dopuścili się na obszarze całej prawie Europy. Ale Himmler był nie tylko głównodowodzącym SS, a tak naprawdę, przede wszystkim on był głównodowodzącym SS i policji i to policji jest tutaj kluczowe, dlatego że Himmler miał pod sobą niemieckie policje, i w Rzeszy Niemieckiej nie było jednej policji. Było wiele różnych policji, które to w czasie wojny nadzorował Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. I tenże główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy skupiał w sobie pion Policji Specjalnej i SS-manów, i Służbę Bezpieczeństwa SD, i Policję Kryminalną i Gestapo. I to właśnie osławione SS, Gestapo, Kryminal to były siły skupione w ramach Sicherheitspolizei, czyli Policji Bezpieczeństwa. To był mózg, który kontrolował aparat przemocy, ale tych wszystkich gestapowców, SD-manów, SS-manów ich było niewielu. Policaj to był mózg aparatu terroru, ale nie mięśnie. Tymi mięśniami był Ordungspolizei, czyli policja porządkowa. I to właśnie policja porządkowa była główną siłą sprawczą Himmlera w terenie. I szefem Ordungspolizei był generał pułkownik policji Kurt Daluga, a potem od roku 1943 generał policji Alfred Winnenberg. I to ci ludzie, Daluga i Winnenberg, tak naprawdę dla Himmlera wykonywali gros roboty w wymiarze kontroli operacyjnej obszarów. I Himmler, jak każdy baron nazistowski, budował w ramach rzeszy niemieckiej swoje prywatne własne królestwo i zależało mu, żeby ono było jak najpotężniejsze, jak najbardziej rozległe. I niemiecka policja pod Himmlerem systematycznie się rozrastała i coraz bardziej wchłaniała różnego rodzaju dotąd niezależne organizacje. Dość powiedzieć, że struktura Orpo, bo takim skrótem określamy ordnungspolizei to Orpo miało pod sobą różnego rodzaju policje pomocnicze. Na przykład nasza tak zwana Policja Granatowa, czyli Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa, była policją pomocniczą dla ORPO. Nawet nasza Straż Pożarna została podporządkowana organizacyjnie Policji Niemieckiej, ponieważ w Rzeszy Niemieckiej Straż Pożarna podlegała Himmlerowi. Była policją ogniową. To samo dotyczy Policji Kolejowej, Straży Leśnej, Straży Przemysłowej, różnego rodzaju tego typu pomocniczych jednostek, czy czy to wartowniczych, czy porządku publicznego? Tutaj dużą część takiego folkloru, jeżeli to jest dobre słowo, niemieckiej policji, opisaliśmy w odcinku dla patronów, w odcinku o leśnikach Geringa, jednym z moich ulubionych. Z tego odcinka wynikało, że rzeczywiście ta struktura niemieckich policji pomocniczych była bardzo skomplikowana ale wyjaśnijmy może, czemu one miały służyć. Himmler chciał dysponować potężnymi siłami policji niemieckiej, ale na przeszkodzie w jej rozwoju stał Wehrmacht. Wehrmacht był najważniejszą instytucją państwa niemieckiego. W związku z czym Himmler miał problem w rozbudowie swojego aparatu terroru, ponieważ armia żądała zawsze jak największej liczby rekruta i kłóciła się z policją o tego rekruta. W związku z czym Himmler niezależnie od rozbudowy policji niemieckiej Przyłączał do ORPO policję podbitych państw, przyłączał, ale jednocześnie tworzył różnego rodzaju siły dodatkowe, jakby wzmacniające tą ochronę w warunkach wojennych. Musimy bowiem pamiętać, że nawet jeżeli państwo nie jest totalitarne, no to ulega rozchwianiu, równowaga społeczna, wzrasta bandytyzm, wzrasta przestępczość. To wszystko powoduje, że potrzeba dodatkowych jednostek ochronnych, dodatkowych jednostek wartowniczych. Himmler budował jakby równolegle policję w policji i tworzył najróżniejszego rodzaju formacje pomocnicze. Te najbardziej spektakularne to oczywiście bataliony Szuma na wschodzie, czyli działy pomocnicze policji niemieckiej, formowane z ludności podbitych ziem Związku Radzieckiego, ale nie tylko rekrutowane były spośród Ukraińców, Kozaków, Białorusinów, Rosjan. Nawet podejmowano próby wystawienia batalionu Szuma opartego o Rekruta polskiego. A jaka zatem była specyfika samej z Policaj? Bo w odcinku o policji kryminalnej już wspominaliśmy o tym, że tropieniem przestępców zajmowała się właśnie ta kryminal Policaj. Natomiast jaka rola w tej niemieckiej strukturze policyjnej przypadała właśnie policji porządkowej? To była formacja umundurowana i uzbrojona, były to jednostki prewencji. Prewencji w rozumieniu oczywiście hitlerowskim, czyli Ornuk Policaj odpowiada za nieprzebrane może zbrodni i ludownictwo Bójstwo na obszarze całej Europy. Jednak generał pułkownik Kurt Daluga ostatecznie w roku 1946 został publicznie powieszony w Czechosłowacji. Natomiast Orpo była policją porządkową, czyli odpowiadała za to, żeby nie dochodziło do naruszeń prawa, ale już od właściwie roku 39 policji powierzono funkcje kontroli jeńców, powierzono policji funkcje ludobójcze, to znaczy na przykład pogromy ludności żydowskiej, kontrola przesiedleń. Potem doszło do tego to co niezwykle było istotne w tym aparacie, czyli walka z rodzącą się partyzantką już w roku 1939 czy w 1940 w walce z zgrupowaniem Majora Hubala, czyli taką pierwszą partyzantką antyniemiecką. Widzimy w walce z Majorem Hubalem oddziały właśnie orpo niemieckiej, no a potem stopniowo to orpo będzie walczyło z partyzantką najróżniejszego typu, czy to będzie Francja, czy to będą Włochy, czy to będzie Jugosławia, Grecja, wreszcie Związek Radziecki. I Himmler postanowił zbudować sobie taką policję niezależnie od waffen -SS, bo Himmler miał nie tylko SS, Gestapo i tak dalej. Himmler nie tylko miał te potężne siły Waffen-SS, które się rozrosły prawie do milionowej armii i to już była armia frontowa. Himmler miał również armię policyjną. Liczebność armii policyjnej Himmlera w czasie II wojny światowej pozostaje tematem kontrowersji. Jeżeli policzymy wszystkie policje podbitych krajów, które służyły w ten czy w inny sposób do kontroli porządku na swoim obszarze, ale podlegały pod orpo, czy to policja francuska, czy to policja czeska, polska, czy nawet brytyjska na Wyspach Normandzkich. Jeżeli policzymy wszystkie jednostki strażackie, jeżeli policzymy wszystkie jednostki straży przemysłowej, przede wszystkim te wszystkie bataliony szuma na wschodzie, czy pilnujące obozów koncentracyjnych. To w szczytowym okresie całość Orpo z tymi wszystkimi afiliowanymi siłami pomocniczymi mogła przekraczać nawet 3 miliony ludzi. Przy czym oczywiście nie można tego przeliczać w kategoriach jednego miejsca. Tak, francuska policja no była do użycia tylko na obszarze Francji, tak jak granatowa policja zasadniczo na obszarze generalnego gubernatorstwa. Ale w pewnym momencie pod Orpo mogło podlegać nawet 3 miliony ludzi, z czego jednostki, czysto niemieckiej policji to było tylko 10%, czyli 300 tysięcy funkcjonariuszy i jakby najważniejszym elementem w ramach ORPO było szupo, czyli szuc policaj i, i żandarmeria. Szuc policaj teoretycznie odpowiadało za kontrolę obszarów miejskich, a żandarmeria za kontrolę obszarów wiejskich. I Himmler już przed wojną zaczął tworzyć jednostki pod kątem przyszłego podboju. To znaczy, policja ma zasadniczo charakter terytorialny, czyli odpowiada za określone obszary. Ale kiedy zaczęto myśleć o podboju zaczęto tworzyć bataliony policyjne, jednostki reagowania, które można byłoby wykorzystać na różnych obszarach. Czyli założenie było takie: Wehrmacht dokonuje podboju jakiegoś państwa, ale za Wehrmachtem na terytorium tego państwa wchodzą wojska policyjne, które stopniowo w miarę możliwości, kiedy administracja wojskowa zacznie przekazywać podbite ziemię administracji cywilnej, przejmą od wojska funkcję kontroli danego obszaru. I już w roku 1939 Himmler wystawił oddziały policyjne o liczebności 120 tysięcy policjantów. I już kiedy wojna wybuchła Himmler miał gotowych do działań 21 batalionów policyjnych i formowano wówczas pierwsze sztaby pułków policyjnych, taki pułk co do zasady miał trzy bataliony. I kiedy mówimy o na przykład o niemieckiej inwazji na Polskę, to pomijając to, że zaatakował nas Wehrmacht wojskami lądowymi, siłami powietrznymi i Kriegsmarine, to zaatakował nas cały aparat niemieckiego państwa, bo na przykład Wehrmacht na polu walki w wymiarze logistycznym wspierany był przez jednostki radu, czyli przez jednostki budowlane, które formalnie nie należały do Wehrmachtu, ale niezależnie od tego i niezależnie od tego, że na ziemię podbite Polski wchodziły te osławione Einsatzgruppen, które dokonywały ludobójstwa na przykład naszych powstańców śląskich Zasłużonych obywateli na ziemiach zachodnich, to niezależnie od tego, Himmler wysłał na Polskę swoje bataliony policyjne, i te bataliony policyjne w liczbie kilkunastu zostały potem rozstawione na terytorium Polski i stały się podstawą budowy tego niemieckiego aparatu, powiedzmy, cywilnej represji, bo Wehrmacht oczywiście pozostał, ale wchodziła administracja cywilna niemiecka, utworzono na przykład generalne gubernatorstwo, i teoretycznie ta niemiecka policja, Będąca tak naprawdę zupełnie niezależna od władz cywilnych, ale musiała z nimi współpracować na ziemiach okupowanych. I Niemcy już w roku 1939 zaczęli tworzyć pułki policyjne i bataliony policyjne. W roku 1940 i 41 Himmler, kiedy padała Holandia, Norwegia, Francja, kiedy szykowano się do wojny ze Związkiem Radzieckim, miał już potencjał ponad 100 batalionów operacyjnych policji. Taki batalion teoretycznie powinien liczyć około 500 ludzi, czyli tylko w jednostkach operacyjnych policji, bo nie mówimy o policji takiej stacjonarnej, tylko o samych batalionach operacyjnych policji. Było około 50 tysięcy funkcjonariuszy, na 250 tysięcy ogółem, czyli 1 piąta, 20% policji niemieckiej, przede wszystkim w ramach SZUPO, to były jednostki aktywne do użycia na obszarze. Czyli porównując to do wojska, Himmler dysponował przeliczeniowo korpusem operacyjnym policji do użycia na ziemiach okupowanych. Ostatecznie Niemcy wystawili 30 pułków policji. Do tego jeszcze wystawiono prawie 10 tak zwanych pułków strzeleckich policji. To wynikało z tego, że niemiecka policja była zbyt nieliczna w stosunku do zadań, jakie jej stawiano, bo niemiecka policja musiała pilnować Norwegii, niemiecka policja musiała pilnować Holandii, Belgii, Francji, niemiecka policja musiała być w Grecji, musiała być w Jugosławii, niemiecka policja była w Polsce, niemiecka policja była w Czechach, niemiecka policja była na Ukrainie, była na Białorusi. W Estonii, była na Litwie, no obszary były zbyt duże, policjantów było za mało. W związku z czym, niezależnie od pułków operacyjnych policji, zaczęto w roku 1943 jeszcze tworzyć tak zwane pułki strzeleckie policji, gdzie pierwszy batalion pułku był niemiecki, a pozostałe dwa bataliony były oparte o tak zwanych ochotników wschodnich z niemiecką kadrą. Czyli jeżeli gdzieś na obszarze pojawiał się policyjny pułk strzelecki, to było wiadomo, że taki pułk w dwóch trzecich składa się na przykład z Rosjan, Litwinów, Białorusi. Rusinów Ukraińców, a niekoniecznie z samych Niemców. I 30 aktywnych pułków policji, 8-10 to się zmieniało pułków strzeleckich policji, co przeliczeniowo dawałoby około 12-14 dywizji, czyli Himmler ostatecznie w ramach budowy swojego imperium wystawił jedną przeliczeniową operacyjną armię. Bo taka niemiecka armia polowa liczyła kilkanaście dywizji na ogół. Można by powiedzieć, że była to taka armia obok armii. No nie można tego w żaden sposób porównać wielkością do potencjału Wehrmachtu. Niemiecka policja była nawet sama w sobie mniejsza niż Waffen-SS, ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tych wszystkich policji pomocniczych, czy w ogóle właśnie całego potencjału Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, to mówimy już o kilku milionach ludzi, gdzie Niemcy tak naprawdę tworzyli czapę kierowniczą i czapę, część jednostek wykonawczych. Kiedy w roku 39 Niemcy wkraczali do Polski, to pierwszych zbrodni dokonywały czysto niemieckie bataliony policji. Kiedy w Ostrowi Mazowieckiej czy w innych miejscowościach w zimą 39 40 dokonywano pierwszych czynów ludobójczych na ludności żydowskiej, to robiły to bataliony czysto niemieckiej policji. Kiedy będziemy natomiast już obserwować na przykład pacyfikację getta w roku 1943 w Warszawie, czy wielu małych gett na terenie generalnego gubernatorstwa w tym samym roku, czy kiedy będziemy Będziemy obserwować pacyfikację Powstania Warszawskiego w roku 1944, czy szerzej działania antypartyzanckie w Europie w 1942, w 1943, w 1944 roku. To już tej niemieckości w tej policji będzie znacznie mniej, bo to już będzie, można by powiedzieć, w jakimś zakresie taka trochę policyjna, proniemiecka międzynarodówka. A... Jak dokładnie wyglądała struktura takiego pułku policyjnego? Czy ona wzorowała się na strukturze Wehrmachtu, czyli te pułki posiadały broń ciężką, artylerię, łączność, czy po prostu byli to zwykli policjanci z karabinami? Było to wzorowane na Wehrmachcie. Tutaj pewnym problemem był sprzęt. To znaczy w normalnej dywizji oprócz pułków mamy batalion na przykład saperów, mamy batalion łączności, mamy pułk artylerii. W przypadku pułków policyjnych no, pułk jest jakby miniaturką dywizji, inne pododdziały czy oddziały są tu zastępowane przez kompanie pułkowe. Pułk niemieckiej policji miał kompanie dowodzenia, miał trzy bataliony liniowe, miał kompanie łączności, nie miał jednostek zasadniczo artyleryjskich i nie miał zasadniczo jednostek saperskich. To znaczy to było w bardzo niewielkich ilościach. Istniały w niemieckiej policji pododdziały saperów i pododdziały artyleryjskie, ale one były bardzo, bardzo małe. Podstawą niemieckiej policji była piechota liniowa wsparta przez broń pancerną. To znaczy rzeczą charakterystyczną Niemieckich pułków policyjnych było to, że wiele z nich miało własne pułkowe kompanie pancerne bądź samochodów pancernych, bądź czołgów, bądź mieszane samochodów pancernych i czołgów. Po co jednostki pancerne? Policja walczy z tym, kogo widzi. Nie musi rozwijać dywizjonów, artylerii, żeby porazić węzły oporu przeciwnika gdzieś na zapleczu, tylko walczy twarzą w twarz z przeciwnikiem. Czyli potrzebuje karabinów maszynowych, potrzebuje na przykład moździerzy w ostateczności, ale na polu walki czołg, samochód pancerny wspiera piechura. W związku z czym, o ile nie rozbudowywano artylerii czy saperów policyjnych, to rozbudowywano jednostki czołgowe czy jednostki pancerne, bo to zwielokrotniało potencjał bojowy policjantów w walce na przykład z partyzantami, czy w działaniach pacyfikacyjnych. Czołgi były w tym wypadku ruchomymi pojazdami wsparcia broni maszynowej i rekiej artylerii dla rozwijającej się do natarcia niemieckiej policji. Gdyż niemiecka policja, Policaj, a przede wszystkim szupo i żandarmeria w pewnym momencie przede wszystkim stały się jednostkami antypartyzanckimi. I używano całych batalionów niemieckiej policji czy jednostek żandarmerii do walki z partyzantami. Jeżeli partyzanci dysponowali bronią maszynową, a nie dysponowali bronią przeciwpancerną, to wówczas wejście do walki plutonu, lekkich czołgów czy samochodów Pancernych było oczywiście dla strony niemieckiej bardzo pozytywne. To zwielokrotniało możliwości bojowe. Po bo na ogół partyzanci nie dysponowali zbyt rozbudowanymi środkami obrony przeciwpancernej. I kiedy padały kolejne europejskie armie, polska, francuska, jugosłowiańska, kiedy olbrzymie straty poniosła Armia Czerwona, to właśnie policja Himmlera otrzymywała często zdobyczny na tych armiach sprzęt, na przykład czołgi lekkie czy samochody pancerne. Już w roku 1939 kiedy Niemcy zaatakowali nas, to oddziały np. niemieckiej policji dysponowały austriackimi samochodami pancernymi przyjętymi w roku 1938 po armii austriackiej. I np. takie samochody pancerne walczyły przeciwko nam w czasie walki o pocztę w Gdańsku 1 września 1939 roku. I te same zresztą samochody pancerne zostały jesienią 1939 roku przekazane do jednostki policyjnej niemieckiej w Warszawie. Zresztą niemiecka policja, Miała w Warszawie swoją kompanię czołgów 7TP. Potem w 1943, w 1944 roku niemiecka policja otrzymała zdobyczne czołgi włoskie, wcześniej francuskie, czołgi radzieckie, na przykład T-26, czy nawet BT. To wszystko było używane w relatywnie niewielkich ilościach przez właśnie niemiecką Schutzpolizei. A jak Himmler dyslokował te swoje pułki policyjne? Bo rozumiem, że tam, gdzie było większe zagrożenie dla spokoju tyłów, tych pułków i batalionów było więcej. Tak, zgadza się. To można by powiedzieć, że największe zgrupowanie Policji niemieckiej wystąpiło w II wojnie światowej na terenach zajętych i okupowanych w Związku Radzieckiego oraz na terenie Polski. Aczkolwiek bardzo zbliżony do polskiego potencjału był potencjał Policji Niemieckiej na terytorium okupowanej Francji. U nas zasadniczo przez dłuższy czas były cztery pułki Policji Niemieckiej, które od roku 1943, oprócz tego, że nosiły nazwę Półk Policji, to jeszcze na rozkaz Himmlera dodano im określenie SS. Czyli od roku 1943 mówimy o pułkach policyjnych SS. Do roku 1942 to są po prostu pułki policyjne, do od roku 1944 to są pułki policyjne SS. Przez dłuższy czas było na terenie GG kilkanaście niemieckich batalionów policyjnych, a na przykład w kraju Warty na Pomorzu, na obszarach wcielonych bezpośrednio do Rzeszy, siedem takich batalionów. W Czechach w pewnym momencie stacjonowało 10 batalionów policyjnych, w Norwegii 6, w Holandii na przykład 2. I ta niemiecka policja, można by powiedzieć, była nietypowa. Ona już w roku 1939 została wysłana do Polski z zadaniami pacyfikacyjnymi. To się niezwykle nasiliło w roku 1941, kiedy rozpoczęła się ta wojna ideologiczna na wschodzie, kiedy tak naprawdę już razem z barbarosą zdecydowano o ludobójstwie ludności żydowskiej, o tak zwanej walce z bolszewizmem, co generowało za sobą to, że te bataliony policji niemieckiej, które wkraczały na wschód, dokonywały bardzo licznych zbrodni na ludności miejscowej. Niemcy dopuścili się już latem 1941 roku szeregu zbrodni. to Wymagało odpowiednich sił, dlatego dosyć dużą liczbę batalionów, dosyć dużą liczbę pułków policyjnych przekierowano właśnie na wschód, gdzie najpierw były pacyfikacje, a potem były pacyfikacje i wojna partyzancka. Na marginesie, jakby tych pułków policyjnych, należy jeszcze zauważyć, że z rozkazu właściwie samego Hitlera w roku 1939 powstała tak zwana dywizja policyjna. Ta dywizja uzupełniona np. przykład pod oddziałami artylerii z Wehrmachtu wzięła udział w kampanii francuskiej w roku 1940, a w od roku 1941 już nawet z własnymi pododdziałami artylerii, jako w pełna dywizja, występowała na froncie wschodnim. Walcząc w ramach Grupy Armii Północ, na przykład cały rok 1942 spędziła w obszarze operacyjnym niedaleko Leningradu. I w roku 1943 została wycofana do Rzeszy na reorganizację, wówczas została przemianowana na dywizję policyjną SS, a ostatecznie na czwartą dywizję grenadierów pancernych SS. Czyli w latach 40-43 niemiecka ORPO miała nawet swój delegowany na front związek taktyczny. Chciano tutaj pokazać, że policja też jest ważna i że przelewa krew na froncie. Niezależnie od tego, również niemiecka policja przekazała część kadry do rozbudowy niemieckiej żandarmerii polowej w ramach wojsk lądowych Wehrmachtu. To była dosyć duża dotacja, bo w roku 1939 policja przekazała 8 tysięcy funkcjonariuszy. No właśnie, skąd Himmler miał na to ludzi? Czy było to tak, że podbierał po prostu poborowych Wehrmachtowi, czy brał ludzi, którzy już się nie nadawali do Wehrmachtu? Tutaj rzeczywiście był konflikt, o którym już wspomniałem. Himmler starał się podbierać Wehrmachtowi ludzi do policji, przy czym tu były pewne ograniczenia. Wehrmacht akceptował i musiał akceptować rozbudowę struktur policji. No jeżeli chce się kontrolować Europę od Tromsø po Ateny, to ta policja była bezwzględnie potrzebna. Oczywiście Wehrmacht również cały czas był obecny na tych wszystkich obszarach. To Wehrmacht tak naprawdę zapewniał niemiecką kontrolę nad ziemiami podbitymi. Nie policja, bo tej policji było za mało, ale tak zwaną brudną robotę, jeżeli można by było, to miały wykonywać właśnie siły policyjne i o ile na przykład na terenie Generalnego Gubernatorstwa stacjonowało stale kilkaset tysięcy żołnierzy Wehrmachtu, to jednak zasadnicze działania antypartyzanckie, pacyfikacyjne, nadzór kontyngentów i tak miały wykonywać policję. w tym wszystkie policje pomocnicze ORPO i w ramach ORPO pododdziały niemieckie szupo, żandarmerii i tak im narastała bardziej wojna partyzancka, tym bardziej była potrzeba dysponowania większą ilością sił policyjnych. I o ile Niemcy w ramach Wehrmachtu, wojsk lądowych na przykład z ochotników wschodnich tworzyli tak zwane legiony wschodnie, czyli pododdziały, oddziały, bataliony, nawet pułki narodowe tam na przykład gruzińskie, turkmeńskie i tak dalej, o tyle Himmler w ramach policji, w ramach Orpo, zaczął masowo przyjmować tak zwanych ochotników wschodnich w ramach batalionów Szuma, czyli tych batalionów pomocniczych policji. Przez te bataliony przewinęły się tak naprawdę setki tysięcy ludzi. To dla Niemców było niezwykle ważne wzmocnienie, i oni w jakim zakresie, zwłaszcza na obszarze Białorusi, Ukrainy, starali się prowadzić wojnę antypartyzancką, przynajmniej częściowo rękoma obywateli Związku Radzieckiego ale kiedy na przykład patrzymy na pacyfikację gett w Polsce w ramach wielkiego rozwiązania, w ramach zagłady 1942 43 rok, to tam siłą sprawczą często są właśnie policyjne bataliony szuma, czyli orpo zabezpiecza likwidację danego getta, na przykład łotewskim albo litewskim albo ukraińskim batalionem szuma. Niemiecka policja zdołała zniszczyć wiele dokumentów poświęconych samej sobie. Dysponujemy jedynie częściowo zachowaną dokumentacją, ale na przykład w aktach niemieckich znajduje się wykaz Sił Policji na 15 lipca 1944 roku. Jest to taki dokument pod sygnaturą R19 łamany przez 451 Bundesarchivum. To jest dokument o Siłach Policji na terenie Europy 15 lipca 1944 roku. I to jest niezwykły dokument, dlatego że tam są wyszczególnione wszystkie bataliony, kompanie, pułki niemieckiej policji na obszarze całej Europy. I otwiera się ten dokument, i tam są takie tabelki, kto dowodzi w Atenach, kto dowodzi w Paryżu, kto dowodzi w Stuttgarcie, kto dowodzi w Oslo, kto dowodzi w Krakowie. To jest cała Europa. Musimy sobie wyobrazić, że jeszcze latem 1944 roku to jest ostatni moment niemieckiego panowania w tym zakresie w takiej formie. Ci niemieccy policjanci są rozsiani po całej Europie. Od Brestu po te wspomniane Ateny. I na przykład w lipcu jeszcze 1944 roku to jest ponad 30 aktywnych pułków, ale oprócz tego jest kilkadziesiąt samodzielnych batalionów, kilkadziesiąt samodzielnych plutonów, kilkadziesiąt samodzielnych kompanii i tylko na terenie generalnego gubernatorstwa. Wtedy pod dowództwem generała porucznika policji Heringa stacjonowały trzy stacjonarne pułki policji to był 11., 23 i 25 pułk stacjonowało 14 mobilnych plutonów żandarmerii stacjonowało 7 batalionów wartowniczych czy na przykład 11 batalionów Szuma. Czyli to pokazuje jednak, że tylko na terenie GG wówczas Niemcy dysponowali ponad 30 batalionami Policji Porządkowej. Jednak to jest bardzo poważna siła. I myśmy, jako państwo podziemne, w jakimś zakresie tą siłę zlekceważyliśmy. Bo jednak, na przykład, Powstanie Warszawskie było zasadniczo przez 6 tygodni pacyfikowane siłami policyjnymi bo kiedy my mówimy o armii w, obok armii, to Himmler zaczynał wojnę od batalionów policji. Potem utworzył pułki policyjne, ale stopniowo z tych pułków policyjnych, im dłużej trwała wojna, zaczęto tworzyć grupy korpuśne właśnie oparte o niemiecką policję, które zaczęły wykonywać zadania już właściwie frontowe, bo w roku 1944 na obszarze Polski, na obszarze Białorusi, na obszarze Litwy będziemy najpierw obserwować działania tzw. Kampfgruppe von Gottberg, Potem von den Bach, czyli grupa korpuśna von Gottberga, generała policji, otrzymała od Himmlera liczne bataliony samodzielne, pułki do walki frontowej już przeciwko Armii Czerwonej i walczyła na przykład na terenie Białorusi czy Litwy, a potem wycofała się do Prus Wschodnich. Potem, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, utworzono właśnie najpierw grupę specjalną, potem grupę korpuśną von den Bach, która częściowo była oparta o jednostki policyjne, które ściągano tutaj na przykład z kraju Warty, z Generalnego Gubernatorstwa, czy właśnie z grupy von Gottberg, jak nieszczęsny pułk specjalny Dirlewangera. Ta niemiecka policja stopniowo stawała się nie tylko armią obok armii, ale armią samą w sobie. Czyli Himmler w pewnym momencie nie tylko dysponował Waffen-SS, nie tylko został dowódcą armii rezerwowej w Her, ale jeszcze na dodatek utworzył grupy, takie improwizowane grupy korpuśne do walk bezpośrednio z przeciwnikiem zgoła frontowym. Zresztą potem te sztaby, na przykład grupy von Gottberg, były wykorzystywane do tworzenia już dowództw korpusów armijnych SS w ramach Waffen-SS. Przez całą wojnę ta niemiecka policja się rozbudowywała, jej upadek nastąpił w jakimś zakresie w roku 1944, kiedy stracono dużą liczbę tych batalionów pomocniczych Szuma, tych ukraińskich, łotewskich, litewskich i tak dalej, ale jeszcze w roku 1945 ta niemiecka policja będzie frontowo odgrywać dosyć dużą rolę, bo będziemy obserwować tworzenie dowództw na bazie dowództw policji, a nawet pułki, bataliony policyjne będą ramię w ramię z oddziałami Wehrmachtu walczyć na pierwszej linii frontu, czy to przeciwko aliantom zachodnim, nim, czy przeciwko Armii Czerwonej. Jak duża była efektywność tej policji? Czy te bataliony. Ewentualnie pułki, które zajmowały dane terytorium, były w stanie skutecznie stłamsić jakikolwiek opór w stosunku do Niemców, czy jednak one sobie nie dawały z tym rady? Zasadniczo można powiedzieć, że od roku 42. niemiecka policja na terenie ZSRR, a od roku 43. również na innych obszarach, w przypadku Jugosławii to nawet wcześniej, nie dawała sobie rady. To znaczy, im silniejsza była partyzantka, tym policja była słabsza, bo jednak policja to nie wojsko. Jugosławii sobie nie potrafili poradzić w żaden sposób. Tam po prostu potrzebny był już Wehrmacht i Waffen-SS. Jugosławia jest przypadkiem jedynym w swoim rodzaju, bo tam toczyła się w latach 41-44 regularna wojna nieregularna, tak bym to ujął. To znaczy, pod względem efektywności bojowej na pewno partyzantka w Jugosławii była największym wyzwaniem dla Niemców i tam potrzeba była już angażować wojska regularne, czy to Wehrmachtu, czy waffen -NSS. policja tam była, ale pełniła funkcję drugorzędną. Po prostu policja niemiecka nie nadawała się do skutecznej walki z partyzantką jugosłowiańską. Sytuacja pośrednia miała miejsce na Białorusi. Białoruś ze względu na ukształtowanie terenu, na olbrzymie kompleksy leśne, silne zabagnienie, liczne rzeki, jest obszarem bardzo dogodnym do działań partyzanckich. Tam były skupione główne niemieckie siły policji orpo do walki z partyzantami i one odnosiły powiedzmy częściowe sukcesy. Tam dokonywano niezwykle brutalnych pacyfikacji, ale ta partyzantka na Białorusi nie została stłumiona. Również w Polsce można by powiedzieć, że sukcesy niemieckiej policji w walce z partyzancką były ograniczone. Zwłaszcza w roku 1944, ale tutaj my nie mieliśmy tak silnej partyzantki jak jugosłowiańska czy radziecka. Też to wyraźnie sobie powiedzieć nas nie dozbrajano nigdy w ten sposób nie przylatywały setki samolotów nie rzucały nam nawet moździerze czy armat więc nasz potencjał na przykład partyzantki akowskiej, był nieporównywalnie słabszy ale niemiecka policja raczej hamowała rozwój partyzantki niż skutecznie pacyfikowała partyzantkę Raczej wyżywała się na ludności cywilnej. No, dość powiedzieć, że na przykład w roku 1943 niemiecka policja porządkowa nie była w stanie w żaden sposób zapobiec, a nawet nie starała się zapobiec rozwojowi pospolitej przestępczości kryminalnej. W roku 1943 polską prowincję zalała pospolita przestępczość kryminalna. I dopóki ci wszyscy bandyci zabijali, gwałcili Polaków czyli, Polacy zabijali Polaków, to niemiecka policja w sumie przyglądała się temu z boku. Dopiero kiedy, czasem przez przypadek, czasem celowo jakaś banda rabunkowa postrzelała się z, z Szuma, to dopiero wówczas Szuma brało się za taką bandę. Już o tym opowiadałem w przypadku powiatu Garwolińskiego, który ja osobiście badałem naukowo, że aż do października 1943 roku, kiedy przybył w obszar powiatu pod oddziały 22. Pułku Policyjnego SS, wcześniej pacyfikujące getto w Warszawie, to on one nie przeszkadzały miejscowym bandom na przykład Kulawego w szerzeniu pożogi na terenie powiatu, dopóki nie godziło to w niemiecki interes. Dopiero kiedy się postrzelali żandarmi i policjanci z grupą Kulawego, to wtedy niemiecka policja wydała wojnę grupę Kulawego i zniszczyła grupę Kulawego przy okazji zabijając ty parę tysięcy niewinnych ludzi. I to tak mniej więcej działało. Z punktu widzenia na przykład nas, Orpo prowadziło działalność zbrodniczą na terenach okupowanych. To inaczej tego nie można nazwać jak działalność zbrodnicza, stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, stosowanie kar niewspółmiernych do win, niezwykle surowe egzekwowanie nienormalnych postanowień władz cywilnych. Czyli dla przeciętnego mieszkańca generalnego gubernatorstwa, niemiecka policja absolutnie nie była taką służbą, która zapewniała mu w jakiś sposób bezpieczeństwo. Było w przeciwnie. Nie dość, że nie chroniła tego mieszkańca przed rabunkowymi i zbrodniczymi napadami zwykłych band grasujących w generalnym gubernatorstwie, to jeszcze sama stanowiła zagrożenie. Dokładnie tak. Sytuacja Polaków pod okupacją niemiecką była wielkim koszmarem, ponieważ aparat policji teoretycznie służy zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku. Ale niemieckie prawo było nienormalne, a ta policja była właśnie od egzekwowania tego nienormalnego prawa. W związku z czym no, stanowiła bezpośrednio i pośrednio Śmiertelne zagrożenie dla każdego obywatela generalnego gubernatorstwa, zwłaszcza dla Polaków. O Żydach już nie wspomnę. Zresztą, jak to wyglądało, to odsyłamy do odcinka o zmotoryzowanym batalionie żandarmerii, ponieważ w niemieckiej policji ORPO był podział na duże oddziały, duże zgrupowania Szupo i na małe pododdziały żandarmerii. Ale również ta żandarmeria, która zasadniczo operowała siłami nie większymi niż Pluton, wystawiła w czasie okupacji również kilka większych pododdziałów, szczebla np. właśnie batalionu. Tu zachęcamy do odcinka o batalionie zmotoryzowanej żandarmerii działającej na terenie.

Ale podsumowując, Himmler w czasie II wojny światowej tworzył dwie swoje armie. Jedną, tą bardziej znaną, było Waffen-SS. Tą drugą była niemiecka policja porządkowa, Ordnungspolizei, a w ramach tejże policji liczne policje pomocnicze i główne policje niemieckie, w tym przede wszystkim Schutzpolizei. I Himmler wystawił w ramach rozwoju tej policji siły odpowiadające jednej armii polowej Wehrmachtu, czyli można by powiedzieć, Powiedzieć, że z jednej strony statystycznie nie było to może jakoś dużo, ale z drugiej strony mówimy o kilkuset tysiącach niemieckich funkcjonariuszy, którzy mieli do pomocy kolejnych kilkaset tysięcy policjantów pomocniczych w różnych krajach okupowanych w Polsce. Była to z jednej strony Polska Policja Granatowa, była to paradoksalnie również Straż Pożarna, była to Straż Przemysłowa i były to właśnie te wszystkie kolaboranckie bataliony pomocnicze Szuma białoruskie, litewskie, łotewskie, ukraińskie. Rosyjskie, które w latach 42-44 wykonywały na terenie okupowanej Polski różnego rodzaju zadania kontrolne, pacyfikacyjne czy ostatecznie zgoła ludobójcze. No zatem dziękuję Ci Norbert za ten odcinek. Tutaj jeszcze tylko nadmienię, że dość specjalnie ominęliśmy jednak temat granatowej policji, bo jest to tak ważny temat, że poświęcimy jej cały osobny odcinek. A za ten dzisiejszy dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.